Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w prosty sposób stworzyć efekt gwiaździstego nieba. Zapraszam. No nie ma niczego przyjemniejszego w życiu, jak spojrzeć w nocy w górę i podziwiać magię gwiaździstego nieba. Człowiek czuje się jak drobny pył w tym wielkim wszechświecie. No cóż, no, trochę tak zabrzmiało filozoficznie, ale coś w tym jest. Ale wracając do naszej dekoracji. Moi drodzy, często pytacie o to, jak stworzyć właśnie taki efekt gwiazd na niebie, u siebie na suficie, w swoich domach, mieszkaniach. No jest parę sposobów. Jeden na przykład to jest taki, że można wziąć płytę kartonowo-gipsową, nabić w niej tysiące ledzików, podłączyć to wszystko do prądu, włączyć parę razy, no i nam się to znudzi, co z tym zrobić? No cóż, droga sprawa i nie warta świeczki. Można to zrobić dużo taniej i prościej. No i przede wszystkim, jak nam się znudzi, no to wystarczy to pomalować. Mianowicie wystarczy kupić produkt, który się nazywa My Art, włoskiej firmy San Marco. No i w zasadzie cała magia tworzy się sama. Ponieważ no, równie dobrze mógłbym nazwać tą dekoracją dla leniuszków, bo w zasadzie tutaj wiele nie trzeba robić, bo efekt tworzy się sam. Mianowicie, bierzemy farbę, malujemy sobie ścianę, albo nawet mamy już pomalowaną ścianę, to bierzemy tylko sobie My Art to jest taki lakier, czy tam welatura, w której w środku są takie jakby mikrosfery, mikrogranulki, które powodują, że pod wpływem światła ona zaczyna opalizować. No i wystarczy ten lakier, tą welaturę położyć na ten kolor, no i już mamy efekt. W zasadzie nie trzeba się jakoś specjalnie namęczyć, można to położyć pędzlem, wałkiem, tepować gąbką. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to wygląda już w procesie produkcji, ten efekt gwiaździstego nieba. Ale naprawdę jest to welatura, taki lakier, który jest banalny wręcz w położeniu. Można też go używać jako efekt wykończeniowy innych dekoracji. Ale tak, przede wszystkim wróćmy do tego efektu gwiazd na niebie, takiego gwiaździstego nieba. Co trzeba zrobić? Najpierw pomalować ścianę lub sufit w takim troszeczkę intensywniejszym kolorze, jakimś granacie czy tam graficie, albo nawet im czarnym kolorze. No i później właśnie położyć tą welaturę, ten My Art, no i efekt mamy gotowy. W zasadzie tyle, no nie trzeba nic więcej robić. Zaraz zobaczycie to, jak ja to zrobiłem i naprawdę, uwierzcie mi, nie spociłem się zanadto. Ale wcześniej oczywiście pokażę Wam jeszcze katalog, żebyście zobaczyli, jak ta masa My Art wygląda na innych różnych kolorach. No i zaraz sobie przejdziemy do działania. Także zapraszam na dalszą część programu. A tak oto prezentuje się katalog My Art. W katalogu jest wiele propozycji kolorystycznych. Możemy zobaczyć, jak My Art wygląda na różnych kolorach, ale oczywiście, jak już wspominałem, kolorystyka jest tu dowolna, ponieważ tło w zasadzie możemy wybrać sobie sami. Są tu nawet dość intensywne odcienie, także My Art można położyć na zasadzie na każdy kolor. Najpierw nakładamy farbę w nieco takim intensywniejszym, ciemnym kolorze. W tym wypadku jest to farba grafitowa i normalnie malujemy tutaj standardowo na dwa razy. Jakoś specjalnie nie staramy się, żeby ta struktura tej farby była idealnie równa. Może być nawet delikatna struktura, wtedy troszeczkę bardziej się załamuje światło, no i jeszcze bardziej nam ta masa My Art opalizuje. Oczywiście używamy farb bardziej matowych, nieświecących. Wtedy to też zdecydowanie ten efekt jest lepszy. Co do preferencji farb, no to tutaj nie mam jakoś w zasadzie. Tutaj malowałem farbą Tikkurila na Optiva 5, ale równie dobrze możecie pomalować każdą inną. Po wyschnięciu farby przechodzimy do lakieru My Art. I tutaj, jak widać, lakier nakładam pędzlem. No i pojawia się taka jakby struktura pędzla. Widać te ruchy pędzla gołym okiem. Oczywiście nie zostawię tego tak, w taki sposób, ponieważ gdybym nałożył tylko pędzlem i to zostawił, no to te po prostu ruchy pędzla będą widoczne. Dlatego też za sekundkę sobie wezmę gąbkę
No i wszystko przetepuję tak, żeby zgubić te ruchy pędzla. Wtedy to będzie wyglądało bardzo naturalnie, no i efekt gwiaździstego nieba będzie rzeczywiście widoczny. Także jak to wszystko wyschnie, a lazur wysycha dość szybko, to też zaraz sobie to zobaczycie. No i tyle, moi drodzy. Nie ma jakichś specjalnych technologii, technik, narzędzi i tak dalej. Po prostu farba, lakier i tyle. I cały efekt. Ale My Art, jak już wspominałem, nie musi być takim, taką tylko powłoką, bo może być też jakimś materiałem dodatkowo wykończeniowym do różnych innych efektów dekoracyjnych, na przykład stworzony na tynku. I tutaj mam taką na przykład próbeczkę właśnie tynku zrobionego w taki efekt deskowania szalunkowego, na którym jest położony My Art, jako taka forma wykończenia tego efektu. No, nie wiem, czy komuś się podobają takie opalizujące deski, ale można coś takiego zrobić i można też to użyć nie tylko do deskowań, ale do różnego rodzaju innych, na przykład efektów betonu. Mało tego, My Art też można sam w sobie strukturalnie położyć, no bo można zrobić na przykład deskowanie opalizujące. Nie wiem, czy komu się to spodoba, ale mam taką próbkę, no i mówię, kiedyś ją wyciągnę, kiedyś wam ją pokażę, no i właśnie teraz jest ten czas. Oczywiście do stworzenia takiego efektu potrzebny jest ten taki gadżet do robienia efektów desek, taki jak tutaj mniej więcej powinien gdzieś tutaj być to zdjęcie tego gadżetu i tym właśnie takim gadżecikiem odciskamy wzór desek. No i mamy właśnie taki efekt opalizujących desek. No, także można coś takiego zrobić. Aha, i pewnie zapytacie, czy jest to zmywalne. Moi drodzy, oczywiście, że jest to zmywalne, bo jest to welatura, jest to lazur, także jest to świetnie zmywalna powłoka. Dodatkowo poza tym z wszystkimi opalizacjami, efektami gwiaździstego nieba i tak dalej, jest to przede wszystkim welatura, czyli taki materiał wykończeniowy, który zabezpiecza też powierzchnię różnych dekoracji. Jest to świetnie zmywalne, a jak widzimy, jak to przecieram, to nawet trochę bardziej, nawet ta opalizacja jest widoczna, także można spokojnie to zmywać, ścierać, nie będzie najmniejszego problemu, czyli można to też użyć do pomieszczeń trudnych najmniej na to, gdzie rzeczywiście potrzeba zmywalnych powierzchni. Także jest to dekoracyjne, no i oczywiście też zmywalne. Zaraz zobaczycie sobie te próbeczki jeszcze z bliska, bo wiadomo, że to tak teraz światło, które na mnie pada, powoduje, że to wszystko tak się mieni i opalizuje trochę bardzo mocno, a tak w rzeczywistości aż ta masa nie jest tak strasznie agresywna. Moi drodzy, oczywiście, jeżeli odcinek się wam podobał, no to subskrybujcie kanał, wrzucajcie łapki w górę, piszcie w komentarzach, czy chcielibyście coś jeszcze z tym dziwnym cudem, czyli z tym My Artem zobaczyć, bo mogę tam trochę z tym produktem jeszcze poeksperymentować i zrobić dla was coś ciekawego. Oczywiście zapraszam was również na moje pozostałe media społecznościowe, czyli tam Instagramy, TikToki, Facebooki, no ja jestem wszędzie, to tam zobaczycie dość też dużo zdjęć, opisów, jakichś tam informacji, także też warto tam być. Na dziś to tyle, zobaczcie sobie jeszcze raz te wszystkie próbeczki, które wykonałem za pomocą właśnie welatury, czyli lazuru, czy tam lakieru, My Art. No i widzimy się w kolejnym odcinku, najbliższą niedzielę o 19. Do zobaczenia, cześć! Thank you.
panowie, i taka informacja, jak robicie z takim brokatowym materiałem, to dobrze umyjcie się wszędzie, ręce, wszystko. Bo jak przyjdziecie tacy zbrokaceni do chaty, to od razu fanga w pysk. Gdzieś ty był. Jak się wytłumaczysz? Robiłem w brokacie. Nie, nie bardzo. Także uważajcie.